Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie omówienie stanu i perspektyw badań nad nennictwem Bolesława Krzywoustego. Najpierw pokrótce przedstawię Państwu plan mojego wystąpienia. Na wstępie opowiem nieco o swojej pracy doktorskiej. Następnie przedstawię stan badań nad tym dzisiaj prezentowanym zagadnieniem, a na końcu pojawią się perspektywy i postulaty badawcze. Dzisiejszy referat został przygotowany podczas prac nad rozprawą doktorską, którą poświęciłem monecie w Polsce za panowania Bolesława Krzywoustego. Moim promotorem jest pan profesor Stanisław Suchodolski, a ten temat badawczy realizuje w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Na jego realizację zdobyłem grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, z którego finansuje m.in. analizy metalograficzne monet księcia Bolesława Krzywoustego. Zanim powziąłem decyzję o podjęciu tego tematu, opracowałem niemal 700 monet Bolesława Krzywoustego, które są przechowywane w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. To pozwoliło mi na wstępne zapoznanie się z tym zagadnieniem oraz na rozpoznanie problemów, które oczekują na rozstrzygnięcie. Symptomatyczne bowiem jest, że mimo iż Bolesław Krzywousty jest jednym z najłatwiej rozpoznawalnych polskich władców za sprawą swojego testamentu, to jego mennictwo czy też polityka monetarna jak dotychczas nie stały się osobnym zagadnieniem badawczym. Jest to tym bardziej zauważalne, że zarówno mennictwo jego poprzedników, czyli Władysława Hermana i Palatyna Sieciecha, jak i następców, czyli Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego, zostało rozpoznane i opublikowane w sposób pełny. Dlatego też postanowiłem podjąć ten temat, zwłaszcza że Bolesław Krzywousty rozpoczął nową epokę w dziejach średniowiecznego pieniądza polskiego, z tego względu, że zaczął on traktować monety nie tylko w kategoriach fiskalnych, ale również jako środek kreowania polityki wewnętrznej. O czym za chwilę Państwo się będą mieli okazję przekonać. Przejdę teraz do omówienia stanu badań nad mennictwem dzisiejszego bohatera. Ze względu na reżim czasowy mojego wystąpienia musiałem dokonać wyboru sylwetek badaczy, którzy się zajmowali tym problemem. Jednak jest to taki wybór, czy wybór takich osób, których studia wniosły istotny wkład do tego aspektu. Na tym slajdzie zaprezentowałem rycinę z publikacji wydanej w roku 1752. Jest to bodaj pierwsze przedstawienie monety Krzywoustego. Autor jednakże przypisał ją mennictwu Bolesława Kędzierzowego, który był synem Krzywoustego. W XIX wieku szereg badaczy rodzimych zajmował się również problematyką mennictwa piastowskiego i za chwilę o kilku z nich powiem. Pierwszym z nich był Tadeusz Czacki, który uważał, że Bolesław Krzywousty prowadził własną działalność menniczą, a swój sąd oparł na analizie fragmentu żywota świętego Ottona z Bambergu, w którym jest mowa, że Bolesław Krzywousty dał temu duchownemu wyprawiającemu się na misję chrystianizacyjną wśród pogańskich pomorzan monetę swojego kraju. Kolejnym numizmatykiem, który miał istotny dosyć wkład w XIX wieku do studiów nad mennictwem Krzywoustego, był Kazimierz Stężyński-Bańkiel. Ten autor przypisał Krzywoustemu kilka typów monet oraz zaproponował interpretację okoliczności ich wybijania. Jednak niezaprzeczalnie największy wkład do studiów nad mennictwem piastowskim w XIX wieku miał Kazimierz Strączyński, pochodzący z położonego nieopodal Łodzi Piotrkowa Trybunalskiego. Ten badacz zebrał wszystkie dostępne wówczas znaleziska, czy informacje o wszystkich dostępnych wówczas skarbach monet oraz przeanalizował ich skład i następnie na tej podstawie skonstruował obraz mennictwa piastowskiego. Wśród jego najważniejszych ustaleń należy powielenie czy podzielenie opinii Joachima Lelewela co do tego, że monety z imienia świętego Wojciecha były bite w Gnieźnie. Również profesor Gumowski uważał, że w mennictwie Bolesława Krzywoustego widoczne są wyraźne wpływy czeskie. Kolejnym autorem, o którym za chwilę powiem, jest profesor Ryszard Kiersnowski, który ustalił atrybucję i datowanie monet Bolesława Krzywoustego, konkretnie brak teatrów typu pierwszego i drugiego, jak również omówił okoliczności ich emisji, czy zaproponował interpretację okoliczności ich emisji.
największy wkład do studiów nad namiestnictwem Krzywoustego miał mistrz profesor Stanisław Suchodolski, który zaproponował datowanie poszczególnych typów monet, omówił ich ikonografię, jak też zaproponował interpretację zmian tych typów przy uwzględnieniu wydarzeń politycznych znanych z relacji źródeł pisanych. Jego ustalenia są obecnie powszechnie przyjęte. W wyniku prac tych autorów, których przed chwilą omówiłem, jak również tych, których z braku czasu nie wymieniałem, przypisano Krzywoustemu łącznie 5 typów denarów, których atrybucje i datowanie ustalili profesor Stanisław Suchodolski i pan Witold Zakielski, jak również 2 typy braktatów, które omówił, tu akurat jest mój płaszcz. To nie szkodzi, to ja sobie droszoła, jak się zmieszczę. Więc muszę jednak poruszyć. Atrybucje i datowanie brak teatrów omówił profesor Ryszard Kiersnowski. Za chwilę przybliżę Państwu poszczególne typy tych monet. Na tym slajdzie zostały zaprezentowane zdjęcia najstarszych monet przypisywanych Krzywoustemu. Są to tak zwane denary śląskie. Były one, czy rozpoczęto ich emisję w roku 1097 lub 1099. Pierwsza z tych dat jest to okres, kiedy Władysław Herman podzielił kraj pomiędzy swoich synów, czyli Bolesława Krzywoustego oraz jego starszego, przyrodniego brata Zbigniewa. I wtedy to w wyniku tego podziału Bolesławowi Krzywoustemu przypadł we władanie m.in. Śląsk. Monety te były bite najprawdopodobniej we Wrocławiu oraz być może również w Legnicy. Rok 1099, czyli druga z dat, kiedy być może doszło do podjęcia namiestnictwa śląskiego Bolesława Krzywoustego, wynika z tego, że wtedy to synowie zmusili ojca, czyli Władysława Hermana, do odsunięcia od rządów Palatyna Sieciecha, który również emitował własne monety. Ja w swojej pracy doktorskiej namiestnictwem śląskim Krzywoustego się nie zajmuję. Na tym slajdzie zaprezentowałem denar krakowski, najstarszy z Bolesława Krzywoustego. Na tej monecie na awersie widać księcia stojącego w kolczudze z włócznią w prawej ręce i tarczą w lewej. Jest on dodatkowo opisany tutaj swoim imieniem. Natomiast na rewersie jest przedstawiona budowla o 3 wieżach zwieńczonych krzyżami i takie wyobrażenie jak na tej monecie na rewersie znane jest również z namiestnictwa Władysława Hermana, ale też i z namiestnictwa jego poprzednika i brata, czyli Bolesława Śmiałego. Przy czym na monetach najstarszego z tych piastów wieże nie mają formy sygnaturek, tak jak tutaj, a są to kopuły. Monety te prawdopodobnie zostały, czy podjęto ich wybijanie w roku 1102, ponieważ wtedy to Władysław Herman zmarł, a Bolesław Krzywousty rozpoczął władanie w Małopolsce, Sandomierszczyźnie i na Śląsku. Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o interpretację okoliczności wybijania tych monet, jest tutaj stojąca postawa księcia, która wyrażała jego status w tym okresie, kiedy nie był on jedynym władcą w Polsce, ponieważ Mazowszem i Wielkopolską rządził jego starszy przyrodny brat Zbigniew. Do zmiany jego statusu doszło w roku 1107, kiedy to Bolesław pokonał Zbigniewa i ta zmiana widoczna jest również na jego monetach. Tutaj jest prezentowany typ drugi. Monet, które zgodnie z ustaleniami profesora Suchodolskiego miały być wybijane od roku 1107. I widać tutaj diametralną zmianę statusu Krzywoustego wyrażoną przy pomocy monet, a mianowicie książę z pozycji stojącej zajął miejsce siedzące na tronie z mieczem, czyli symbolem władzy, dzierżonym w prawej ręce. Chodziło tutaj o to, że Bolesław chciał w dobitny sposób przekazać, że jest jedynym władcą w kraju, ponieważ po pokonaniu Zbigniewa zajął on Mazowsze i Wielkopolskę. Kolejną zmianę widzimy tutaj w roku 1113, kiedy to doszło do ostatecznego rozwiązania konfliktu pomiędzy Bolesławem a Zbigniewem. A geneza jego sięga jeszcze kilku lat wstecz, kiedy to w roku 1109 Zbigniew sprowadził na Polskę odwetową wyprawę niemieckiego króla Henryka, zakończoną ostatecznie niemieckim niepowodzeniem, wskutek czego Zbigniew był zmuszony podjąć rokowania pokojowe ze swoim bratem i w myśl tych ustaleń mógł on wrócić do kraju, ale
pod warunkiem uznania zależności Lennej od swojego młodszego brata. Jednakże sposób, w jaki to uczynił, czyli z mieczem wniesionym przed sobą oraz poprzedzony orszakiem triumfalnym, musiał zostać odebrany przez Bolesława jako obraza oraz niedotrzymanie ustaleń tychże rokowań pokojowych. Wskutek tego Bolesław kazał go uwięzić, a następnie oślepić. Jednakże ten czyn nie pozostał bez wpływu na władzę Krzywoustego, przyczyniając się do jej znaczącego kryzysu, który również widoczny był na monetach. W związku z chęcią zażegnania tego kryzysu Bolesław Krzywousty musiał odbić pokutę publiczną, którą anonim zwany Galen opisał w sposób obrazowy, w ten sposób, że książę leżał w popiele i włosienicy wśród strumieni łez i łkań. I zmiana jego statusu w tym okresie widoczna jest również na tej monecie, ponieważ książę powrócił tutaj do pozycji z początkowego okresu swoich rządów, a miejsca na tronie ustąpił świętemu Wojciechowi. Co więcej, widać tutaj również, że z monet znika imię Bolesława, ustępując miejsca świętemu Adalbertowi, czyli świętemu Wojciechowi. Choć tutaj trzeba też zaznaczyć, że jest podtyp tych denarów typu trzeciego, na którym w potoku wewnętrznym jest zapisane imię księcia drobniutkimi literkami, aczkolwiek jest on znacznie mniej liczny niż ten zaprezentowany w tymże miejscu. Kolejny typem monet Krzywoustego są takie, które na awersie przedstawiają rycerza walczącego ze smokiem, natomiast na awersie krzyż równoramienny. Brak napisów na którejkolwiek ze stron tejże monety znacząco utrudnia możliwości interpretacji tego wyobrażenia z awersu. Pojawiały się jak dotychczas różne koncepcje. Zgodnie z jedną z nich jest to wyobrażenie księcia pokonującego swoich wrogów, inna mówi, że jest to święty Wojciech triumfujący nad pogańskimi pomorzanami, a jeszcze inna, że jest to symboliczne wyobrażenie walki dobra ze złem. Przejść teraz wypada do omówienia brak teatrów. To jest typ pierwszy. W ogóle czym są same brak teatrów? Są to nowy rodzaj monet, którego bicie podjęto na początku lat 30. XII wieku w Niemczech. Omówione przeze mnie przed chwilą denary w zależności od typu mają średnicę od 13 do 18 mm, podczas gdy technika produkcji brak teatrów pozwalała uzyskać krążki o średnicy dochodzącej nawet do 30 mm, w efekcie czego możliwe było umieszczenie dużo większej ilości informacji na brakteatach niż na tych monetach, o których wcześniej powiedziałem. Monety te po raz pierwszy, tak jak wspomniałem, zostały wybite w Niemczech na początku lat 30. XII stulecia, a niewiele później w Polsce. Technika ich produkcji polegała na tym, że były to monety bite na cienkiej, srebrnej blaszce, były one bite jednostronnie i ta blaszka miała grubość niewiele większą niż kartka papieru. Akurat ten brakteat typu pierwszego, zgodnie z ustaleniami profesora Kiersnowskiego, miało dojść do jego emisji w roku 1133, kiedy to arcybiskup Magdeburga Norbert odnowił roszczenia niemieckie wobec niezależności polskiej organizacji kościelnej. Doprowadził on do tego, że w roku 1133 właśnie papież Innocenty II wydał bullę, która podporządkowywała polski kościół właśnie arcybiskupstwu w Magdeburgu. I właśnie zdaniem profesora Kiersnowskiego te brakteaty, które przedstawiają tutaj stojącego frontem świętego Wojciecha, a zatem patrona Polski czy polskiego kościoła, miały stanowić formę propagandowej walki z tymi zakusami niemieckimi. Aby udało się cofnąć ten niekorzystny dokument, Bolesław Krzywousty zdecydował się złożyć hołd cesarzowi niemieckiemu Lotarowi w roku 1135 w Merseburgu, ale był to prawdopodobnie hołd z Pomorza, a nie z terytorium całego kraju. Okazało się, że ten zabieg był skuteczny, ponieważ w kolejnym roku, w 1136, udało się cofnąć te bulle z roku 33 i podporządkowano kolejną bullą papieską Polską Organizację Kościelną Arcybiskupstwu Gnieźnieńskiego. Tych brakteatów obecnie znanych jest 9, może 10 egzemplarzy, są one zatem dość rzadkie. Natomiast brakteaty typu drugiego są również ciekawe, jest ich znanych znacznie więcej niż tych, o których przed chwilą wspomniałem i znane są one od znacznie więcej lat. Były znane już z matką dużo wcześniej niż brakteaty typu pierwszego.
tarczy tutaj powiedzieć, że opisujący jako pierwszy Tadeusz Wolański w XIX jeszcze stuleciu wskutek błędnej interpretacji wyobrażenia z pola monety przypisał je mennictwu Mieszka I, ponieważ widział on tutaj wyobrażenie Mieszka, który został ochrzczony właśnie przez tego stojącego tutaj księdza, którego wskutek błędnego odczytu napisu otokowego uważał, że on ma na imię Lucjusz Alemanna. Tę interpretację zmienił Kazimierz Strączyński, który uważał, że monety te zostały wyemitowane w związku z pokutą odbywaną przez Bolesława Krzywoustego i stąd na przeszło 100 lat zyskały one miano pokut w numizmatyce. Następnie dopiero profesor Ryszard Kiersnowski w 1959 roku opublikował artykuł, w którym zmienił ich datowanie na rok 1135 i powiązał ich emisję z koniecznością stworzenia takiej propagandowej przeciwwagi przez Krzywoustego dla hołdu, który złożył cesarzowi niemieckiemu w Merseburgu w roku 1135. I zdaniem profesora Kiersnowskiego przedstawiono tutaj świętego Wojciecha, zresztą opisanego potoku jako Sanctus Adalbertus. Oczywiście jest to zmieniona forma tego imienia, nie do końca poprawnie zapisana. Natomiast po lewej stronie widoczny jest książę stojący przed nim w głębokim przyklęku. Jest to taka pozycja określana mianem provolutio z łaciny. Również on jest tutaj opisany imieniem i profesor Kiersnowski uważał, że na brakteatach tych przedstawiona jest scena, symboliczna scena protekcji roztaczanej przez świętego Wojciecha nad, nie bezpośrednio nad samym księciem, tylko książę, który pojawia się tutaj na tej monecie, uosabia Polskę. Teraz przejdę do kolejnego, już ostatniego elementu mojego referatu, czyli do omówienia perspektyw badawczych. Bo mogliby Państwo wnioskować z toku mojego referatu, że w zasadzie wszystko już zostało powiedziane, ale jednak nie, ponieważ całkiem nowych informacji dostarczają szczegółowe analizy monet, których jak dotychczas nie przeprowadzono. W wyniku kwerend muzealnych i w zbiorach prywatnych udało mi się opracować przeszło 1700 monet tego księcia, przy czym nie zajmuję się, tak jak już wcześniej wspominałem, mennictwem Bolesława Krzywoustego. Przedstawię Państwu tutaj tylko kilka z tych metod, aby nie przedłużać się zbytnio mojego wystąpienia. Przede wszystkim na początku istotne jest dokonanie podziału typologicznego monet tego księcia, czyli podziału na podtypy, odmiany oraz jednostki najniższego rzędu, czyli warianty stempowe. Tutaj zaprezentuję Państwu, o co chodzi, na przykładzie monet przedstawiających księcia siedzącego, księcia na majestacie z mieczem. Wyróżniłem dwa podstawowe podtypy. Jeden i oba różnią się sposobem opracowania legendy otokowej. W jednym z tych podtypów pomiędzy literami legendy nie ma kropek, w drugim natomiast są. Te podtypy dzielą się na kolejne liczne odmiany, tutaj jest tylko przedstawionych kilka z nich z braku miejsca, oraz następnie na warianty stemplowe. Dokonanie tego podziału typologicznego umożliwia m.in. wnioskowanie o rekonstruowanej wielkości produkcji menniczej. Aby było to możliwe, niezbędne jest opracowanie dużej liczby monet, przy czym zaznaczyć trzeba, że to nie liczba zachowanych egzemplarzy monet decyduje o, czy pozwala na rekonstrukcję tutaj rozmiarów produkcji menniczej, ale liczba stępli, którymi te monety były bite. Takie przeprowadzono już wiele lat temu doświadczenia, które wykazały, że jedną parą tłoków we wczesnym średniowieczu można było wybić nawet 10 tysięcy egzemplarzy. Tutaj ta rozbieżność, która jest widoczna pomiędzy denarami typu pierwszego, czyli najstarszymi monetami krakowskimi Bolesława Krzywoustego, a tymi emitowanymi później, wynika z tego, że tych monet znanych jest aktualnie przeszło niewiele ponad 20, podczas gdy tych łącznie przeszło 20-krotnie więcej. No i stąd jakby automatycznie też liczba stępli jest inna. Ale tak czy inaczej, nawet tutaj jeszcze trzeba też zaznaczyć, że jeszcze nie ukończyłem tych analiz dla najliczniejszych tutaj monet typu czwartego oraz dla brakteatów. Tych monet typu czwartego jest znanych ponad 1000, czyli przeszło 2-krotnie więcej niż tych wszystkich razem wziętych.
mimo to, że te dane jak na razie są niepełne, przez to, że jeszcze badań swoich nie ukończyłem, to i tak można już powiedzieć, że lędnictwo krzywoustego było rozwinięte i dość wydajne, ponieważ te obliczenia wykazują, że tu, w początkowej fazie lędnictwa Bolesława Krzywoustego, wybito przeszło 2 miliony monet, a będzie ich na pewno jeszcze proporcjonalnie więcej po opracowaniu tych danych dla pozostałych typów monet Krzywoustego. Poza tym interesujących danych dostarcza również widoczna rozbieżność pomiędzy liczbą stępli poszczególnych stron, ponieważ stępli, ponieważ dzięki informacji, że których stępli było mniej, tak jak w przypadku tutaj awersu, tu rewersu, wiemy, że te tłoki pełniły funkcję dolnych, ponieważ, czyli umieszczano je w pniu drzewa czy w klocu drewna. I chodzi tutaj o to, że stęple dolne były trwalsze od stępli górnych, narażonych na bezpośrednie uderzenia młota mędniczego. Tutaj jest slajd, który prezentuje przykładowy łańcuch połączeń stępli denarów, również tych przedstawiających księcia na majestacie. Zamieściłem go z tego względu, że wykonanie łańcuchów połączeń stępli umożliwia wnioskowanie o organizacji produkcji mędniczej, jak też o chronologii względnej poszczególnych wariantów stemplowych monet. Tu jest ciekawy przykład z tego względu, że tym stemplem awersu produkowano monety że ten stempel awersu współwystępował z rewersami różnych podtypów, czyli bez kropek i z kropkami w legendzie otokowej. Ta obserwacja z kolei pozwala na wyciągnięcie dwóch wniosków. Pierwszy z nich jest taki, że prawdopodobnie jest to świadectwo na duże rozmiary produkcji mędniczych. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy dwa różne podtypy stempli, różniące się od siebie znacząco, no to można uznać najprawdopodobniej, że było jednocześnie dwóch rytowników, którzy ryli, no, wykorzystując nieco inny wzorzec. I to z kolei, ten fakt, że pracowało jednocześnie dwóch rytowników, wskazuje na to, raczej na dużą liczbę bitych jednocześnie monet, na dużą skalę produkcji, niż na nietrwałość samych stępli. Drugi natomiast z wniosków, które można wyciągnąć na podstawie tej obserwacji, to okresowy charakter produkcji monet krzywoustego. Chodzi tutaj o to, że stempel awersu jako dolny i trwalszy był po zakończeniu jednego okresu produkcji monet, gdzie pracował rytownik ryjący monety bez kropek w legendzie opisowej, był przechowywany przez dłuższy czas, aż zaistniała potrzeba wybicia kolejnej partii monet. Mogło to być nawet kilka lat. I wtedy w mędnicy zatrudniano rytownika, który rył już inne stemple. Jednakże, aby wykazać, który z tych wariantów jest prawidłowy, niezbędne jest wykonanie analiz metrologicznych i metalograficznych. Od dawna znana bowiem jest już prawidłowość, zgodnie z którą monety starsze są cięższe, ale też wykonane ze srebra lepszej jakości. Te znaki zapytania, które tutaj Państwo mogą dostrzec, wynikają z tego, że jeszcze tych analiz nie zakończyłem, stąd trudno jest mi się wypowiadać w sposób wiarygodny. Wyniki uzyskane z tychże badań posłużą mi również do omówienia procesu renowacji monety, czyli periodycznej, cyklicznej wymiany starych typów monet na nowe ze szkodą dla ludności, ale z zyskiem dla skarbca książęcego, dla panującego. Jak dotychczas można stwierdzić, że renowację monety przeprowadzano na kilka sposobów. Polegało to albo na niekorzystnym dla ludności stosunku wymiany, czyli za 3 monety starego typu na targach otrzymywano 2 monety nowe, albo stosunek tej wymiany był uczciwy, ale nowo wprowadzane monety były bądź lżejsze, bądź zawierały kruszec gorszej jakości, bądź były wykonane z kruszcy gorszej jakości. Oczywiście, co pazerniejsi władcy na pewno stosowali, łączyli obie te metody. Na koniec już przedstawię Państwu jeszcze jedną z możliwości, które daje nam szczegółowe studiowanie monet. Chodzi tutaj o to, że udało mi się wykazać technikę i kolejność nanoszenia wyobrażeń na stemple. Tu w przypadku akurat
czy przedstawię to na przykładzie denarów krakowskich typu pierwszego, czyli tych przedstawiających księcia w pozycji stojącej z włócznią i starczą. Najpierw rytownik wyrównywał powierzchnię stempla pilnikiem, o czym świadczą te liczne, drobne linie równoległe, czytelne na powierzchni krążka, ale nie na samych wyobrażeniach. Ważne tutaj jest również to, że one sięgają także poza obwódkę otokową. Następnie rytownik nanosił obwódki, o czym świadczą monety, na których ten element wyobrażenia jest zniszczony, bądź to przez litery, bądź przez elementy tychże przedstawień. To z kolei wskazuje na to, że elementy lepiej czytelne były nanoszone później. Następnym etapem wykonywania stempla do bicia monet było naniesienie wyobrażeń, a później rytownik nanosi napisy, a wskazuje na to różna wielkość liter. Chodzi tutaj o to, że rytownik musiał wciskać litery w pozostałą wolną przestrzeń pomiędzy obwódkami otokowymi a elementami wyobrażenia. No i w rezultacie właśnie mamy litery o różnych proporcjach i o zmiennej wysokości. Na koniec wspomnę tylko jeszcze o tym, że te szczegółowe badania monet, których przykład Państwu podałem, czy których przykłady Państwu tutaj przekazałem, służą mi do tego, aby w przyszłości kompleksowo opracować mennictwo Bolesława Krzywoustego i ująć je syntetycznie, ponieważ niewątpliwie warto również choćby z tego względu, że sama biografia Bolesława Krzywoustego została już przez historyków opracowana i opublikowana w kilku publikacjach monograficznych. Nie liczę, że w przyszłości niedalekiej uda mi się zapełnić tę lukę w historii średniowiecznego pieniądza polskiego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i czekam na pytania. Teraz poproszę o jakieś pytania. Dobrze, jeszcze przed analizą metalograficzną oczywiście uwzględniasz możliwość symultanicznego wykorzystywania kilku stempli w procesie bicia monety, tak, że stemple mogły być mieszane w mennicy. Oczywiście, że tak. Tak. Że dopiero, myślę, że metrologia jest ci dokładnie potrzebna do tego, żeby pokazać ten moment, w którym stempel ląduje na chwilę na boku, a tak, później wykorzystywany jest z gorszym krusztem. Ale oczywiście jak na razie tak ci idzie? Możesz tu uchylić rąbka tajemnicy? Jeszcze za wcześnie. Aha. Jest na to. Ale oczywiście jest taka możliwość, zresztą zdaje się, że o niej wspomniałem, że wcale nie wykluczone, że pracowało jednocześnie dwóch rytowników, ponieważ no, skala produkcji była na tyle duża, że rzeczywiście była potrzeba zatrudnienia większej liczby rytowników, bo było duże zapotrzebowanie na tłoki, które się szybko zużywały przez to, raczej nie przez to, że były nietrwałe, a raczej przez to, że były intensywnie wykorzystywane w procesie produkcji. Czy to główna mennica albo jedyna to była w Gniźnie, tak? No właśnie, jak do tej pory w sumie trudno jest to wykazać, ponieważ w XIX wieku rzeczywiście panowało przekonanie i w początkach XX, a do tej pory są jeszcze autorzy, którzy uważają, że jednak Gniezno przeważało, a od dłuższego czasu już się uważa, że do Gniezna odnosi, do mennicy gnieźnieńskiej odnosi się zwłaszcza brak teatru. Natomiast denary uważa się, że były emitowane w Małopolsce, najprawdopodobniej zatem w Krakowie, czyli no, stolicy Małopolski, aczkolwiek i czyni się to ze względu na, czy na podstawie kartograficznych ujęć znalezisk. No, ostatnią mapę, zanim mnie się udało to sporządzić, wykonał w latach 70. profesor Suchodolski i wtedy rzeczywiście ten rozkład znalezisk był taki, że one się skupiały tylko i wyłącznie na obszarze Małopolski i Śląska. Teraz to się nieco zmienia, ponieważ jest już trochę znalezisk z Wielkopolski i z Mazowsza, aczkolwiek są to znaleziska pojedyncze, podczas gdy no, głównie na wschodzie Polski, w jej ówczesnych granicach, ale które nie były aż tak bardzo odmienne od tych, które mamy w tej chwili, skupiają się skarby monet, czyli znaleziska gromadne. No i uważam, że na tę chwilę rzeczywiście należy jednak utrzymać ten sąd profesora Suchodolskiego, że mennica książęca znajdowała się w Krakowie. No, poza tymi denarami śląskimi, o których wcześniej wspomniałem, że były bite we Wrocławiu i być może jeszcze w Legnicy. No, no, tym bardziej, że Wielkopolska wtedy można powiedzieć, że była nadal z pewnością w opozycji do Bolesława Krzywoustego. Tak. Gdyż no, Zbigniew, który
jego bratem przyrodnim, o którym tutaj Grzegorz wspominał, no, związany był właśnie z Wielkopolską i raczej należy sądzić, że już po pokonaniu Zbigniewa Wielkopolanie na pewno nie przekonali się tak szybko do Bolesławy. Tak jest, rzeczywiście. A poza tym to też wchodzą jakby jeszcze inne czynniki, pewno dawniejsze zaszłości, ponieważ Wielkopolska znajdowała się w dużej mierze jeszcze na początku XII wieku w strefie obrotu denarów krzyżowych. I to też jest trudne zagadnienie do tej pory, nie rozstrzygnięte, dlaczego zachodziła taka dychotomia, dwoistość rynków pieniężnych, bo w sumie są oczywiście znane skarby zawierające i monety krakowskie, i krzyżówki, ale rzeczywiście jest ich niewiele i bardzo często występują one raczej w znaleziskach. Często nachodzi mi takie pytanie, czy rzeczywiście ten czwarty dyp to jest krzywoszny? Wydaje mi się, że on jest tak. Wyobrażenie jest bardzo podobne w sieciach, ta powiedzmy kolczuga jest bardzo podobna, ale właśnie ta kolejność. No i też ta kolejność, łatwo sobie tam dobrać fakty do monet i na odwrót. Z tym się wiąże moja koncepcja nowa Bolesława Krzywoustego, której być może, menista Bolesława Krzywoustego, której być może nie będziemy tym Państwu powiedzieć, ponieważ uważam, że to, co omówiłem tutaj, czyli stan badań, powinien zostać nieco przemodelowany. To jest ciekawostka, bo tutaj miałem do czynienia z monetami właśnie Władysława Hermana. Ty wspominałeś o kulach. No i wszystko wskazuje na to, że jednak te skulami nie były najstarszymi, tylko były najstarszymi wśród młodszej emisji. Oczywiście to wszystko nadal jest, można powiedzieć, nieudowodnione, nie mogę powiedzieć, że to tak było na 100%. Jasne. Ale jednak my czasami chyba za bardzo opieramy się na badaniach XIX-wiecznych, że ktoś przypisał tę monetę już Bolesławowi Krzywoustemu, to na pewno jest Bolesława Krzywoustego. Nad tym nikt się już nie zastanawia. Wydaje mi się, że jednak w tym przypadku rzeczywiście należy ją odnosić do lennictwa Krzywoustego, o czym świadczy chodzi metrologia, która jest bardzo zbieżna z tymi monetami typu trzeciego. Czyli są one ważą podobne. Natomiast monety Władysława Wygnańca zaczynają już ważyć nieco więcej, bo przeszło pół grama, podczas gdy te niecałe pół grama, czyli jest tam różnica dostrzegana. A czy jest możliwe, że Władysław mógłby wybijać te monety wcześniej? No niby nie, bo Kraków posiadał dopiero po wcześniej, zanim został samodzielnym władcą, czy zanim to był jego. Pojawiały się też takie. Tym bardziej, że skupowanie skarbów ewidentnie bardziej wskazuje się na okolicy Sandomierza niż okolice Krakowa, bo tam mamy Wiślice. Tak. Tam było to Sędziszewo, tak? Sędziszowice. I jeszcze tam jeden był Kaszmiska. Tam było kilka Kaszmiska, no to już jest bardziej Lubelszczyzna, jest to w pewnym oddaleniu po drugiej stronie zresztą blisko niż to, o czym przed chwilą powiedziałeś, ale tam było kilka skarbów jeszcze z początkowego okresu panowania Władysława Wygnańca, czyli Lubniki, Ruda, w Nisku też były monety Krzywoustego pojedyncze i właśnie te typu czwartego, czyli zgodnie z aktualnym stanem badań ze schyłkowego okresu panowania Krzywoustego. Chociaż ostatnio to, o czym wcześniej nie powiedziałem w odniesieniu do brak beatów, niech zostanie ten slajd, pojawiły się postulaty reinterpretacji ustaleń profesora Kiersnowskiego, które tutaj przedstawił już w publikacji dr Witold Garbaczewski z Muzeum Narodowego w Poznaniu i zgodnie z jego koncepcją brak teaty nie miały spełniać funkcji manifestacyjnych, tak jak chciał profesor Kiersnowski, ale miały one stanowić regularny środek płatniczy i po prostu wpisał je, dr Garbaczewski wpisał je w politykę monetarną Bolesława Krzywoustego związaną z renowacją monet. Tak czy inaczej jednak tutaj z datowaniem w zasadzie się zgodził, z datowaniem profesora Kiersnowskiego, ponieważ uważa on, że były one emitowane już w schyłku panowania Krzywoustego. Ten wzrost produkcji mędniczej, który pokazałeś liczbą stempli, liczbą możliwych do wybicia egzemplarzy, czy mógł być właśnie spowodowany chęcią zalania kraju swoją monetą w opozycji do krzyżówek, które cały czas skupiały się w Wielkopolsce. Jest to niewykluczone. Nie chodzi o produkowane, ale nadal jeszcze funkcjonowały. Tak? Tak, ale jest to niewykluczone. Choćby, że w swoich stosunkach z Wielkopolską być może chciał podkopać, zalać tam te rynki swoim pieniądzem, żeby podkopać jakby pozycję tych możnych, którzy posługiwali się jeszcze krzyżówkami. Jest to z naszego serca, na pewno. Te ostatnie krzyżówki były
marna 40% srebro jest raczej taki blejak. Tak, i niewykluczone, że rzeczywiście jest tak jak, że, czy może być tak jak mówisz, choćby z tego względu, że to właśnie za krzywą z tego zaczynają przeważać w obiegu pieniężnym, to się zaczyna jeszcze wcześniej, za Hermana, ale zaczynają przeważać w obiegu pieniężnym monety rodzime nad obcymi, co być może wiąże się z jakimś odgórnym nakazem, czy właśnie z polityką monetarną księcia, czy to Hermana, czy później już z pewnością Krzywoustego, który zabraniał wykorzystywania albo wyławiał z obiegu monety obce po to, żeby mieć źródło srebra do prowadzenia produkcji rolniczej. I być może podobny jakiś argument można by wystosować też w odniesieniu do tych krzyżówek, które rzeczywiście zanikają w skarbach w okresie panowania Krzywoustego, ale jeszcze nie całkowicie, bo skarb, który się odnosi bądź do Głogowa, bądź do Krosna Odrzańskiego sprzed kilkunastu lat, również zawiera krzyżówki. Trochę ich było też w skarbach z Sędziszowic i z Karczmic. Także one jeszcze obiegają zapanowania Krzywoustego, również w Małopolsce i na Śląsku. Ale rzeczywiście jest ich coraz mniej. No, na przykład w Wiśnicy mieliśmy tylko jedną krzyżówkę i to raczej nie bójną. I no, pamiętam jeszcze w Karczmiskach te krzyżówki też raczej nie należą najpóźniejsze, przynajmniej tyle, ile widzimy na tych szkicach. Ale to też można, myślę, że miałem taką tezę, że one już właśnie nie pasuje mi to, dlaczego one nie pojawiają się wspólnie późne krzyżówki razem z monetami profesora Krzywoustego z w jednym skarbie, nie spotykają się prawie nigdy, tak jakby dzieliła je jakaś, no przynajmniej dziesięcioletnia przerwa. No i to jest właśnie strasznie skomplikowane, tyle, że tak, tutaj mamy bardzo dużo skarbów w Wielkopolsce, krzyżówek, no i tutaj nawet w naszej Polsce Środkowej 600 sztuk, 1200 sztuk, gdzie nie ma ani jednej monety Bolesława Krzywoustego, ani jednej monety Bolesława Hermana. I południe Polski, gdzie jakaś tam jedna krzyżówka się zablączy na kilka tysięcy monet właśnie tak, Bolesława Krzywoustego. To jest niewytłumaczalne, bo nie przekonuje mnie taka teza, że każdy dokładnie oglądał każdą osobną monetę, jaką namierzał włożyć do garnuszka i zakopać. Tak, jak krzyżówki chował osobno, a monety tam krakowskie. No, nie chcę się w to wierzyć, żeby ktoś nie popełnił takiego błędu i przypadki nie dorzucił do tych 600 monet tych dwóch, trzech krzyżówek. No? Jasne. No, nie przekonuje mnie to. To, że oni wszyscy znali się doskonale na monetach, wiedzieli, że krzyżówki to są gorsze jakościowo, a Krzywoustego to są lepszego srebra wykonane i tych to nie należy w ogóle chować, tylko te lepsze. No, no nie do końca mnie to przekonuje. Nie, być może rzeczywiście doszło do odgórnego jakby wychwycenia z obiegu tych monet. Zresztą tutaj jeszcze jest jedna istotna kwestia odnosząca się do renowacji monety, no bo wszystkie w zasadzie skarby z monetami Krzywoustego, które mamy, chyba powinno się im przypisać jednak charakter tezauryzacyjny. No bo gdyby to były skarby takie ukryte pod wpływem chwili albo z chęci jakby nie oddania aparatowi fiskalnemu monet, które się posiadało, żeby nie otrzymać tych nowych, gorszych, to one powinny zawierać w swoim składzie, czy powinny być dosyć jednorodne w swoim składzie. Natomiast skarby ukryte za panowania Krzywoustego zawierają bardzo często również nie tylko monety samego tego księcia, ale też i monety Śmiałego, Hermana i jeszcze trochę, jeszcze pewną domieszkę monet obcych. Czyli chodzi tutaj o to, że najprawdopodobniej jednak ukrywającemu nie chodziło o monetę jako taką, czyli jako nominał, ale o samo srebro, które ukrył. Czy jeszcze chciałby zadać pytanie? Dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję też. Podpisany przez siebie. Prawda? Bardzo. Bardzo pięknie.